Witam Was bardzo serdecznie, szanowni Konradu, widzę, to jest kolejny odcinek X-Wing 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia materiału.
Nie wiem, to są dzisiaj te turbulencje normalnie. Trzeba to z Flerą powiedzieć. Ja ci poproszę coś o tej sprawie. Lepiej te pasy. Zobaczmy do zewnątrz. Jeśli chodzi, czemu jest malowanie Lufthansa, no niestety nie znalazłem malowania z Saba do Airbusa A330. Bujanie źle, naprawdę. I widzicie, jak ładnie klatki na sekundy naprawiłem jeszcze. A ty, na dziecku to. W końcu mam 23 FPS-y podczas nagrywania i 30 bez. Trójkątki od tych obrotów silnika, jak ta planowana moc skacze. Silniki wiadomo, tak ładnie, płynnie działają, ale...
Będziemy lądować w Gdańsku, to teraz nad tym nad morzem prawie. Będziemy lądować. Może widać lądy jakiś. Naprawdę można się poczuć jak w Łodzi. W tym odcinku coś czuję, że nie wylądujemy jednak, ale już na wstępnym, czyli już dużo wylądujemy. Wrócimy według tego zegara dopiero 22 minuty. I wam powiem, że się zgadza to z czasem realnym, od czasu, kiedy mam więcej planów. Właśnie dlatego i też mniej więcej to zrobiłem, bo mnie to irytowało. No lecę, nie wiem, 3 godziny na trasie, to powinienem lecieć półtorej. Dobrze, więc piszemy starting distance to Echo Papa Gierda Delta. Ja co już nie pamiętam. On wyjdzie. Zapomniałem, że jeszcze muszę najpierw tutaj to wpisać. No to jest 29. Wadził mi się przy dolnej 11 wylądować. To pod wiatr. No to nie będzie i 11. On żyje te 2 R. Stan 11. No i tyle. Trochę dalej tym razem. No już i tak sobie napiszemy. To Echo Papa Gierda Delta. Via. Hongrida. Hongrida w 3 ery. Descent. Light level. Free lane 0. Light level 1-0-0. Pasażerowie, już nie musicie mnie zapędzić. Może wiatr postawił. Za chwilę powinien być nowy metr tego ludu. Jeśli tu ma nowego, mogę powiedzieć, nie, to jest. To też wszyscy też. To ten co? Może jak to teraz jest u góry, to może teraz. Jeszcze tak można zrobić. O, o, o. Może teraz ich będę słyszał. A.
Zobaczymy, powinienem bynajmniej usłyszeć. Zaczynam. Dobra, się dość lepiej zapnijcie, no. Na luźnie, bo na dzisiaj coś lecę. 480. Nie o tym chodzi. No za dużo to tam nie dało. No może dlatego, że jest pod wiatr, czy to... Nie wiem, coś tam. A ładne morski się doładowały. Całkiem mi się to podoba. A jeszcze, że te chmurki się tak nie przeładowywały, że widzę morze i nagle się chmury pojawiają, tylko że one takie były. To też było fajne. Jeszcze nie ma nowego metaru. No, to tu dużo mówi na temat jego widoku. Dobra, mamy jeszcze odrobinę czasu, więc wyjdźmy, może nie wyjdźmy na zewnątrz, bo potem się to nie odstawi, więc zostań. Ładne białe obłoki. Tamte są dali, jakie są ładne, widzieliście je, o tamte ten. A ten jaki ładny jest. No właśnie dobrze, ja sobie ustawiam grafikę praktycznie właśnie o taką, że te oczki są takie ładne. No to już tego śladu mi ten samolot nie zostawia, aby jak macie coś w komentarzach napisać, jak to, na to zaradzić, to nie ma odzewu. Poustawiałem sobie pod przyciski na moim sterze. Rudder trim. Nie mogę trimerować. Resetujcie się. Oraz pitch trim. Też sobie mogę trimerować. Nic się nie zmieniam na przechyłu samolotu. O.
On leci magicznie w górę. Dobrze, wspomożesz na trochę tego auta, to już nie jest. Się nie męczy teraz, bo to nie o to tu chodzi. Właśnie. Takie rzeczy się w tej dzieją. Chcę wam coś pokazać. Autopilot 1, cross check. Ale jakieś turbulencje mnie chwyciły dziwne. Overspeed zapisał się tutaj? Nie zapisał się, bo to był taki, nie wiem, jakiś dziwny też overspeed. 31 minut lecimy. Dobrze, więc to na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się należę i zobaczymy na następnym odcinku. Na razie.